Pociąg do Hogwartu odjeżdża z peronu 9¾. Peron ten jest niedostępny dla Mugoli. By się na niego dostać, należy przekroczyć magiczny mur. W filmie widzimy, jak młodzi czarodzieje wjeżdżają wózkiem w ścianę i w ten sposób przenoszą się do świata magii. Na dworcu King's Cross powstała specjalna tabliczka z napisem peron 9¾, a pod nią umieszczono wjeżdżający w ścianę wózek. Można zrobić sobie z nim zdjęcie, wybierając jeden z czterech szalików w kolorze jednego z czterech domów Hogwartu. Obok znajduje się sklep z pamiątkami. W filmie rolę elewacji dworca King's Cross zagrał mieszczący się obok hotel i dworzec St. Pancras. W filmie Harry Potter i Komnata Tajemnic Harry i Ron przegapili pociąg do Hogwartu, więc postanowili udać się do czarodziejskiego świata latającym samochodem, którym przelatują właśnie nad dworcem St. Pancras. Leadenhall Market znajduje się w mugolskiej części Londynu, obok dziurawego kotła. W filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny Harry i Hagrid przechodzili obok marketu, chcąc dostać się na ulicę Pokątną. Przejście do świata magii znajduje się na podwórku pubu Dziurawy Kocioł, który mieści się między sklepem z płytami a księgarnią. Mugole zamiast pubu widzą stary, opuszczony sklep, co chroni go przed niechcianymi gośćmi. Drzwi do dziurawego kotła znajdują się na rynku Leadenhall Market. W rzeczywistości prowadzą do zakładu optycznego. Obecnie mają biały kolor, więc może być trudno je rozpoznać. Znajdujemy się na podwórku za dziurawym kotłem. By dostać się na ulicę Pokątną, musimy zastukać w jedną z cegieł. Słyszałam, jak Hagrid opisuje położenie tej cegły. 3 do góry i 2 w bok. Ulica Pokątna to coś w rodzaju magicznego targu. To miejsce pełne sklepów dla czarodziejów, w których można kupić przeróżne magiczne przedmioty. Znajduje się tu m.in. sklep z różdżkami Ollivandera oraz bank Gringotta. Cecil Court mogła być inspiracją dla Rowling, jak powinna wyglądać ulica Pokątna. To niezwykle malownicza uliczka, pełna urokliwych małych księgarni i galerii. Ulica Śmiertelnego Nocturnu to magiczna ulica handlowa, która jest równoległa do ulicy Pokątnej. Na ulicy Śmiertelnego Nocturnu zakupy robią przede wszystkim czarnoksiężnicy. Goodwin's Court wygląda jak ulica Śmiertelnego Nocturnu. W filmie Harry Potter i Komnata Tajemnic Harry wraz z Wesleyami chcą przenieść się na Pokątną przez kominek za pomocą proszku Fiu. Harry jednak wypowiada słowa niezbyt wyraźnie i nie trafia do kominka dziurawego kotła, lecz do mrocznego sklepu na ulicy Śmiertelnego Nocturnu.
wielka sala Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. To tutaj jadają uczniowie, tu odbywa się rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz ceremonia przydziału, w czasie której uczniowie pierwszego roku przydzielani są do jednego z czterech domów. Muzeum Historii Naturalnej posiada imponujący hol, który wygląda jak wyjęty ze świata magii. Bardzo możliwe, że był on inspiracją dla twórców Harry'ego Pottera do stworzenia wielkiej sali w Hogwarcie. W filmie Harry Potter i Książę Półkrwi Millennium Bridge jest całkowicie zniszczony przez śmierciożerców i wpada do rzeki. Jest to o tyle ciekawe, że sceny ukazane w filmie odbywały się w 1996 roku, a rzeczywista budowa mostu rozpoczęła się dopiero 2 lata później. Great Scotland Yard to miejsce, w którym Harry i Arthur Weasley wchodzą do Ministerstwa Magii przez budkę telefoniczną w filmie Harry Potter i Zakon Feniksa. Great Scotland Yard pojawia się po raz drugi w filmie Harry Potter i Insygnia Śmierci, część pierwsza, tuż przed tym jak Harry, Ron i Hermiona użyli eliksiru wielosokowego, by móc wejść do Ministerstwa Pokryjomu. Australia House to budynek ambasady australijskiej w Wielkiej Brytanii. We wnętrzu tego budynku kręcono sceny banku Gringotta w filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Piccadilly Circus to tętniący życiem węzeł drogowy w centralnej części miasta i miejsce kręcenia słynnej sceny w Harrym Potterze i Insygniach Śmierci, gdzie Harry, Ron i Hermiona ledwo zdążyli uniknąć pędzącego piętrowego autobusu. W filmie Harry Potter i Zakon Feniksa Harry wraz z panem Weasleyem podróżują przez stację Westminster w drodze do Ministerstwa Magii, by wziąć udział w przesłuchaniu dyscyplinarnym.
Na Leicester Square można zobaczyć rzeźbę Harry'ego Pottera na swojej miotle Nimbus 2000, upamiętniającą scenę z pierwszego turnieju Quidditcha Harry'ego. House of Mina Lima to niewielkie klimatyczne muzeum, w którym można znaleźć wystawy grafik używanych m.in. w filmach o Harrym Potterze. Autorami grafik są Mirafora Mina i Eduardo Lima, którzy są odpowiedzialni za oprawę graficzną filmów o Harrym Potterze i fantastycznych zwierzętach. Wejście na wystawę jest darmowe, a wewnątrz panuje klimat jak ze sklepów na ulicy Pokątnej. Dodatkowo mieści się tu sklep z oryginalnymi pamiątkami. W niewielkiej odległości od Londynu znajduje się Warner Bros. Studio, który jest obowiązkowym punktem dla fanów Harry'ego Pottera. Można tu dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat nagrywania filmów o Harrym Potterze, a także zobaczyć prawdziwe kostiumy oraz rekwizyty z filmów. W studio odtworzono różne sale szkolne z Hogwartu oraz pociąg Hogwart Express. Zwiedzając Londyn, zachęcamy do bacznego rozglądania się po mieście, bo do końca nie wiadomo, którymi miejscami inspirowała się Rowling w czasie pisania książek o Harrym Potterze. A kto wie, może to właśnie Tobie uda się odkryć magiczne przejście do świata magii?